Dużo świadczy o człowieku to, jakimi osobami się otacza, jakie towarzystwo sobie dobiera. Oczywiście ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie zawsze mamy na to wpływ, ale jeżeli tylko mamy na to wpływ, to musimy przyznać, że w jakiś sposób świadczy to, kim my tak naprawdę jesteśmy. Czy zastanawiałeś się nad tym, jakie grono. Przyjaciół, towarzyszy, dobiera sobie Bóg. Dzisiaj po raz kolejny zajrzymy do sali tronowej Boga i będziemy chcieli przypatrzyć się Jego towarzystwu. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka serii Środowe Koło Ratunkowe, gdzie omawiamy księgę Apokalipsy. Zapraszam. Obecnie w naszej lekturze Księgi Apokalipsy znajdujemy się w rozdziale czwartym. Będziemy czytać werset czwarty, ale ponieważ to co będziemy czytać jest ściśle związane z rozdziałem piątym i wersetem ósmym, pojawia się ten sam motyw, dlatego również przeczytamy ten werset. Wsłuchajmy się. A wokoło tronu, tego centralnego Bożego tronu, dwadzieścia cztery trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. Piąty rozdział, ósmy werset. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą trzaszę pełną wodności. Są to modlitwy świętych i zaśpiewali nową pieśń. Zatem Bóg otacza się tajemniczym gronem dwudziestu czterech starszych. Dowiadujemy się o nich, Kilku rzeczy, między innymi, że właśnie zasiadają na tronach wokoło Bożego tronu. Drugą charakterystyczną cechą jest to, że posiadają białe szaty. Trzecią jest to, że posiadają złote korony na swoich głowach, również posiadają harfy i również posiadają czasze pełne wodności, czyli pełne modlitw świętych. Pozwólcie, że to nasze studium rozpocznę od takiego podstawowego faktu, mianowicie od liczby tych starców, jest ich 24, a wiemy, że liczba 24 to podwojenie liczby 12, a liczba 12 ma bardzo ważne miejsce w symbolice biblijnej. Wiemy, że w starożytnym Izraelu było 12 plemion izraelskich, natomiast w Nowym Testamencie czytamy o 12 apostołach, których wybrał Jezus. Zatem liczba 24 to liczba reprezentująca cały lud Boży zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Ponad to, co sobie powiedzieliśmy do tej pory, to należy wspomnieć, że liczba 24 występuje w Starym Testamencie przy dwóch okazjach. Między innymi trzeba sobie powiedzieć, że były 24 zmiany kapłańskie w starożytnej świątyni izraelskiej, jak również 24 zmiany śpiewaków, których wyznaczył Dawid, którzy również mieli służyć tam w świątyni chwaląc Boga. I to jest ciekawe, że kiedy wczytujemy się w rolę tych starców, to można zobaczyć właśnie, że oni pełnią rolę takich kapłanów. Oni są po to w tej niebiańskiej świątyni, przed tronem Boga, aby go chwalić, aby mu oddawać cześć, aby zanosić do niego modlitwy. Tak, to jest ich rola. Oni są kapłanami. Z drugiej strony zasiadają na tronach, co również świadczy o ich godności królewskiej. I to jest ciekawe, że posiadają również korony, ale to nie byle jakie korony. Te korony w języku greckim to Stefanoi. To słowo nie oznaczało koron, jakie nosili królowie w starożytności, to wydaje się był bardziej wieniec zwycięstwa. I to jest ciekawe, że to jest takie bardzo mocne nawiązanie do tego, o czym czytamy w Siedmiu listach Jezusa do siedmiu kościołów Azji Mniejszej. Omawialiśmy je sobie, ale o pewnej bardzo istotnej rzeczy sobie nie powiedzieliśmy. Każdy list również kończy się obietnicą dla zwycięzców. I to jest ciekawe, ponieważ w liście do Smyrny. W drugim rozdziale dziesiątym wersecie Księgi Apokalipsy, zwycięzcy, zwycięzcy, mieli otrzymać właśnie koronę życia, właśnie to Stefano mieli otrzymać. Ale mało tego, kiedy wczytujemy się w resztę listów, to dowiadujemy się między innymi, że na przykład z, zwycięzcy w sardes mieli otrzymać białe szaty. A starsi też występują w białych szatach. Zwycięzcy z Filadelfii mieli mieć przywilej przebywania właśnie w świątyni Boga. Natomiast widzimy, że 24 starszych znajduje się w świątyni Boga. Mało tego, zwycięzcy z kościoła w Laodycei mieli zasiadać. Na tronie wraz z Jezusem. I to jest niesamowite, że ci starsi zasiadają na tronach wokoło Bożego Tronu. Zatem te różne wskazówki pokazują nam, prowadzą nas do takiego wniosku, że. To jest grono zwycięzców, to jest grono zwycięzców, którymi Bóg się otacza, którzy zwyciężyli tutaj na ziemi. I to jest bardzo interesujące, że kiedy czytamy o śmierci Jezusa, to w Ewangelii Mateusza jest bardzo ciekawa wzmianka. Mianowicie Ewangelia Mateusza, 27 rozdział i Tutaj 51 werset i dalsze. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały, i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych i wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu. To jest ciekawe, o tym rzadko może wspominamy. Podczas śmierci Chrystusa, Nastąpiło zmartwychwstanie niektórych sprawiedliwych. To jakby był taki pierwszy plon zwycięstwa samego Jezusa. Tak, On zwyciężył, i dzięki Jego zwycięstwu ludzie mają nadzieję na życie wieczne. Również mogło dokonać się tamto zmartwychwstanie. Taki pierwszy plon, właśnie pierwszy. Pierwszy plon. I to jest ciekawe, że kiedy czytamy list do Efezjan, to również jakby jest pewna wzmianka o tym. Czwarty rozdział, werset ósmy. Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców, i ludzi darami obdarzył. To jest taki mały urywek, ale on kiedy łączymy to właśnie z tym fragmentem z Ewangelii Mateusza, kiedy czytamy o zmartwychwstaniu sprawiedliwych, to dowiadujemy się, że kiedy Jezus wstąpił do nieba, to powiódł ze sobą jeńców. Tak on zwyciężył tą wojnę na tej ziemi i Zabrał ze sobą już taką pierwszą część ludzi ze sobą. To jest coś pięknego. I to są ludzie, którzy zwyciężyli. Gdy myślimy o tych zwycięzcach, to czasami możemy mieć na myśli jakiś nadludzi. I po prostu myślimy, no gdzie tam, nam do nich, że nie damy, nie damy rady. Jednak to jest ciekawe, że chociażby czytając jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków, gdzie opisani są zwycięzcy, gdzie opisani są bohaterowie wiary, to można zobaczyć, że ci bohaterowie, ci zwycięzcy, nieraz upadali, nieraz popełniali błędy i aż takie rażące błędy, że łapiemy się za głowę i mówimy, jak oni tak mogli, ale czy my nieraz tak nie postępujemy? Mało tego, co czasami byli ludzie, którzy nie zajmowali jakichś przywódczych stanowisk, którzy nie byli gdzieś na pierwszej linii ognia w tym duchowym boju, ale czasami byli gdzieś z tyłu. Czasami byli to ludzie, którzy nie cieszyli się jakąś bardzo dobrą reputacją. I można zobaczyć, że ci zwycięzcy, ci, którzy Zwyciężyli to ci, którzy wytrwali. W liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, dwunastym wersecie czytamy na przykład takie słowa, błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota. Tutaj również jest użyte to słowo Stefanos, obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Tak, ten wieniec życia. Chodzi o to, żeby wytrwać w tej, w tych próbach, żeby wytrwać w tych doświadczeniach, żeby nie poddać się, żeby nie opuścić rąk, żeby nie puścić Boga, żeby nie przestać mu ufać. Apostoł Paweł, kiedy pisał o swoim doświadczeniu pod koniec swojego życia, czy to napisał takie słowa. To jest pierwszy, drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział, werset siódmy i ósmy. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan Sędzia Sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Paweł był zwycięzcą i jakby pokazał, że również my możemy być Zwycięzcami mamy dokonać biegu, mamy zachować tą wiarę. I zobaczcie, nawet, jakimi ludźmi Jezus się otoczył. Kiedy mam na myśli apostołów oczywiście. To byli również ludzie z wieloma wadami charakteru, z, w, którzy popełnili wiele błędów, byli przeciętni ludzie. Najczęściej. I to Jezus z nimi się otoczył. Bóg w niebie również otacza się zwykłymi, ale niezwykłymi ludźmi, ponieważ to są ci, którzy zwyciężyli, którzy dobiegli do mety. Nie poddawaj się, biegnij dalej w duchowym boju i miej przed sobą tę cudowną metę, na której czeka Bóg. On chce, żebyś był w gronie Jego przyjaciół, Jego towarzyszy przez wieczność. Biegnij dalej.